Cześć, witam wszystkich. Witam w trzeciej części live'a. Nie wiem, czy wtedy się tam połączyłem, bo też miałem jakieś problemy z połączeniem, ale postanowiłem włączyć sobie jednak One Piece'a, gdyż Dragon Ball, tak, Raging Blast 2, jak wiecie, nie, no, nie lubię za bardzo tej gry, nie za bardzo jakoś tak podeszła mi. A Ultimate Tenkaichi nikt nie gra online, więc single player, no troszeczkę to się mija z celem. Dlatego wybrałem sobie One Piece'a, żebyśmy sobie przeszli chyba jedną albo może dwie, ale raczej jedną jakąś taką misyjkę. Nie wiem, główny wątek, jak myślisz, czy taką Another Lock? Underlock to jest innymi postaciami. A dobra, innymi postaciami, no tak. Bo zagramy sobie z kim? Zaraz zobaczymy. Weź sobie jakąś. Może właśnie. Roronorazuro. Może Brock Nami, Usopp, Sanji, Brook, Franky. Franky jest super. Franky jest super. O, nie mam jeszcze. A, nieważne. Kogo. Dobra, to zagramy sobie Brookiem. W jaką sagę? W sumie mogę dowolną sagę, wiesz, cokolwiek. No to co chcesz? Każdą walkę mogę. Gdzie by tutaj pasowało? Nie takie może początkowe jakieś. Nie, bo też w sumie za prosto było. Nami była wszędzie z Luffy, więc Nami ma więcej. Chociaż nie. Co jest ostatnia saga? Najnowsza saga? Nie było cię. Sabadaji Archipelag. Enies Lobby. Enies Lobby? No. No, to może Enies Lobby. Alabasta. A może Drum Kingdom? Może Enies Lobby, bo to jest ciekawa była taka. No dobra. Czy długo ona będzie? Nie, to każda mniej więcej podobna. No dobra. Dobra, rozpocznijmy sobie Brookiem i jo-ho-ho-ho-ho i tak dalej, i tak dalej. Going Merry, bla bla bla. W sumie to fabuła. O, 30 osób zostało. Szkoda, no ale widać. Może ludzie wrócą jeszcze, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy. Tak jak już mówię, ten live jest już o 40 stopni. Miałeś już to? Nie miałeś jeszcze tego. 40 stopni? O, nie udało się. Nie, 45 stopni. 40 stopni max. No właśnie. O, wracają ludzie, dobrze. Tak, zagram sobie Brookiem. Jak widzicie, Brooka poznałem stosunkowo niedawno w anime, ale już jest jeden. O, jest. Pan Sumisete Yoroshine deska. Zaczyna tak grać. Brook jest bardzo, bardzo eleganckim kościotrupem. Bardzo podobała mi się jego. Kurde, jak się grało w tą grę. Bardzo podobała mi się jego saga. Bardzo podobała mi się jego saga w ogóle. Znaczy, może nie saga, ale jego historia. Ogólnie, tutaj mogę grać, zaraz, to wzmacniam siebie samego graniem, z tego co pamiętam. Moja specjalna umiejętność to granie usypiających melodii, a potem mogę jakimś kombem wykończyć tych moich przeciwników, ale szczerze mówiąc to nie chce mi się za bardzo. Pokażę, jakie są lagi? Troszeczkę są. Archan mniejszy niż Naruto, podejrzewać. Tak? O, Pujonek wrócił, tylko czy mi się wydaje, że on nie jest Minem? Jak nie jest Minem? No, ma nick taki zwykły, bez tego mieczyka. No nie wiem. Może nie będzie potrzeba, jest niewielka ilość osób, nie ma. No właśnie, może nie będzie jakiś. No, jak dwusetny. Ktoś zresztą powiedział, że same debile już wyszły. No, to bardzo dobrze, same takie, wiecie. A nie chcę nazywać. Ktoś to było, że powiedział, że szkoda, że ale tylko oni z Naruto do przesady. Słucham? No, że tylko głównie tu byli twoi. Naruciaki. Naruciaki, właśnie. No. O, patrz jak błędno, ładnie przebiłem się, ale łatwiej. O, to jest ciekawe stwierdzenie. Turpad, nie sądzisz, że anime jest lepsze od filmów w tym sensie, że lepiej wszystko można pokazać, ciężko teraz zrobić to. Tak, właśnie ja to warto o tym wspomnieć, że w anime mamy po prostu nieograniczoną wyobraźnię, nie? To co wszystko można narysować. Nie ma problemu załóżmy z nagraniem czegoś. Nie, aktor się nie powie, że czegoś nie zrobi, po prostu nie może. Każdą historię można zrobić i to niewielkim kosztem stosunkowo oczywiście do filmu, nie? No bo co, w filmie to musisz nieograniczony, dużo, dużo większy budżet niż anime. No anime wystarczy narysować i podłożyć głosy, nie? I dźwięk, której bazy dźwięków są powiedzmy nam gotowe od wielu, wielu lat już. Przygotowane, a film to jest dużo, dużo więcej roboty. No i faktycznie, wyobraźcie sobie film Shingeki no Kyojin. Ile to musiałoby kasy pochłonąć, a anime co? Zrobili, czy niczym się nie różni budżet anime Shingeki no Kyojin, na przykład Bakumana czy czegoś, nie? No, bez obawy. Proszę, super atak Brooka. Puch. I. King. Moc. No, jednak Pudzionek jest adminem, coś nie tak. Nie, było. Dobrze. On jest adminem, on jest stałym adminem u mnie. Jest dobrym adminem. Jakich postaci nie lubisz Dragon Ballu? Poza Yamchą. O, czekaj, w sumie ciężko mi na to odpowiedzieć. No, może to, powiedzmy też o tych takich niefilerowatych postaciach, no nie? No, jednak, jak to niefilerowatych? No załóżmy, nie wiem, no, też nie, no, to nie był filerowate, dla mnie jest filerowate. Załóżmy, był ten taki... Co w GT był głównym przeciwnikiem, co ukradł te kule i Goku stał się Pilaf. Mały. No Pilafa średnio lubię, to jest słaby pomysł. No. W sumie też jak go dali w Battle of Gods, to też tak średnio do tego... Wiadomo, to jest taki powrót, bo chyba Akira Toriyama bardzo go lubił. Chyba mi się bateria kończy.
To mówiłem ci, żebyś dał na oszczędzanie energii. Jest oszczędne oszczędzanie energii. Dobra, to jak ci się skończy bateria, to kończy. Co ja też mogę tu czytać komentarze, ale średnio je widzę. Jeszcze może zmniejszyć sobie. Zmniejszyć jasność, tak. Ja postaram się szybciutko tą planszę przejść. Nie będziemy, już jest późno. Też jutro ja muszę wstać dość wcześnie. Niestety na zajęcia. Tak mówi na Vegetę. Vegeta czy Vegeta. Jak ja to mówię? Vegeta? Vegeta, mój słowo. Nie, nie, ja, B, nie, nie, no tak, ale nie, ja mówię dwojako. Wiecie, raz mówię tak, raz mówię tak. Jak nie, mi pasuje. Się Vegeta. Tak, no bo już przestawiłem się, obejrzałem Dragon Ball Kai po japońsku, więc jakoś się przestawiłem na japońskie nazwy. Ale Vegeta nie jest złą formą. Szatan serduszko jest złą formą. To jest takie... Albo Songo. Dobra, propozycja, vagina. Vagina. I love you, vagina, but you can do this, come on! Właśnie, vagina. To jest dobry tekst na Vegetę. Vegeta. Ale jeszcze do pozostania tej nienawidzonej postaci, taką balu. Ciężko mi stwierdzić, no... Nie lubiłem za bardzo... Czekaj, no kurde. No na pewno jest taka postać. Wymień mi postaci, jakie były Dragon Ball. Tudoira, no to Zabon. Ale takie śmieci to... A po przeciwników może, nie wiem, cel. Mousela nie lubiłem za bardzo. To no niby inteligentny, niby taki, ale no... nie miał tego czaru, to na przykład Majin Buu i tak dalej. Łatwiej mi mówić o ulubionych postaciach. Nie, Cell to nie był wkurzający jeszcze na początku. No, był taki obleśną postacią. Doktor Jiro może. Może Doktor Jiro jest jedną z moich mniej ulubionych postaci. Co to w ogóle było? No właśnie. To jest duża pomyłka. Ale no dobra. No, zadajesz trudne pytania zadałem. Kto jest lepszy, Sam czy Zoro? Bo są takie dwie postacie na takim samym poziomie, powiedzmy. Ja bym powiedział, że... Wow. Piękny bruch. Ja bym powiedział, że ze Zoro jest potężniejszy. Zobaczysz, potężniejszy, po tej sadze, którą teraz oglądasz, czyli... No w sumie Zoro jest więcej wart, no nie? Tak, ale nie... Mission Fail? To, nieważne. Ja tutaj się tylko napierdziałem. Sanjera nie zatrzymałem. Tam palić to. Zobaczysz bardzo fajną scenę z Zoro. To jest epicka scena najbardziej w całym anime? Bo to nie, epicka. Scena, że on stoi jakoś tak. To nie jest epicka, znaczy jest epicka, ale... Znaczy nie jest najbardziej epicka, ale jest epicka i jest bardzo fajna i wtedy polubisz bardzo Zoro po tej scenie. To na pewno. Mhm. Dobra, otwórzcie się drzwi. Czy jeszcze mam coś wyczyścić? Bo muszę się wrócić. Aj, to niedobrze. To może się tu przesiądzieć, żebym jeszcze czytał. To będę coś widziałeś? Będę coś widzieć. No to chyba musiałbym zniknąć z kamery, bo nie wiem, czy będę coś widział. Nie, zajmij się miejscami. No, będę na miejscu głównego dowodzącego. Dopadam się tutaj przetentegować. Bo jest podłączony. No dobra. Teraz to ja jestem główną postacią na YouTubie. Bo jesteś bliżej mikrofonu i nie klikaj nigdzie. Mhm. Dobra. Samo będzie tam się szło. Po prostu pójdź myszkę. Dobra, ale ja chcę mieć dostęp do jeszcze komentarzy. No nie możesz. Mhm. A tu jest jakieś pytanie o odnośnie takiego. Mów do mikrofonu może, co? No chyba mnie słychać, no nie? No nie wiem, mów bliżej, bo... No, ale muszę też widzieć, czy coś pytanie, no, prawda? To przeczytaj, a potem powiedz. Jak możesz oczywiście. To jest tutaj pytanie odnośnie robieniu filmu Naruto. Co, robią taki film? Znaczy, że żeby zrobić taki film, to czy postacie wyglądały w cosplayach, czy jakoś inaczej? No nie wiem, to jest wybór. Ja bym nie przynosił. Nie robi, nie. Widzieliście Dragon Ball Evolution, co zrobili, gówno. No, to po prostu Berliny Dragłony. Ewolucja. Nie ma sensu robić. Jest anime, to jest anime. Nie, kiedyś się cieszyłem, że coś takiego mogli zrobić, nie? Wow, niesamowite, ale teraz wydaje mi się to zepsucie po prostu czaru i tej uroku. Co no, zwłaszcza jak po zobaczeniu tego, Dragon Balla. No. To już w ogóle straciłem nadzieję, że cokolwiek dobrego może powstać. Ewentualnie takie, nie wiem, nie oglądałem filmu Death Note, z kinowego, z ludzi. Nie wiem, czy jest dobry. Słyszałem dwojakie opinie. Raz słyszałem, że jest fajny, a raz słyszałem, że jest słaby. No który film? Death Note film. Aha. Film z ludzi był, nie? Mhm. Był film Death Note, potem był Death Note. Ale to jest japoński film, no nie? Tak. Last World, czy coś takiego. A potem był Change the World, to był fajny spin-off. Ale tak trochę pomieszali i namieszali z anime strasznie. No wiadomo, nie mogli dokonać. Nie było tego Niar i tego... No to bardzo jego... dobrze. No dobra, no to ale no, dobrze. Co ja mam tu zrobić do cholery? No drzwi otwórzcie się. Jest, otwórzcie się. Brykku. Biorę wszystkich w jedną kupę i atak. Na postać amerykańska wersja Death Note, ktoś zasugerował. Czy tak coś w ogóle ma być? No nie wiem. Nie, akurat Death Note tam powiem wam, że z ciekawością bym zobaczył.
Ale nie, nie takie coś, co sami mówiliście. Są pewne rzeczy, które da się zrobić w anime, nie? Dlatego nie robią z tego filmu. Dlatego po co robić, nie? Dragon Ball jest tanim kosztem, anime zostało zrobione, a film zrobić nie Dragon Ballu wymagałoby niesamowicie, serial nawet, nie? Wymagałoby niesamowitego budżetu i w ogóle wielu rzeczy. Ale w sumie sobie co by się stało, gdyby był taki budżet, załóżmy, jak był na tego, załóżmy jakiś taki hollywoodzki, powiedzmy, no nie? No powiedzmy film Superman, najbardziej no zbliżony do Dragon Ballu. Wczoraj miałem okazję oglądać ten film i stwierdziłem właśnie, że to w sumie jest amerykański Dragon Ball. No. No bo tak samo rozpierdziel robili. Też przylatuje z planety, nie? No właśnie, taki Vegeta właśnie. Rozpierdziel jest na poziomie właśnie Dragon Ballowym, więc to mogłoby być, ale no sami widzieliście, że jak ktoś próbował zrobić Dragon Ball, to tam jest za dużo takich smaczków, no. Dragon Ball to jest humor i tak dalej, też różne rzeczy, a no, musieliby określić jasno rodzaj tego filmu, czy to będzie film akcji, czy to będzie jakiś tam komedia, czy coś, a anime ma właśnie wszystkie te elementy w sobie i ciężko byłoby to w jednym filmie zatrzeć, tak jak moim zdaniem. Dobra, idziemy dalej, dryk. Jo-ho-ho-ho-ho. Tylko nie afro. Nie, afro jest bezpieczne. Co my tu mamy? Marine Leader. Patrz, jak dużo jest koszmarów. Będzie no. Pow. Będzie Pow? Nie było Pow, jest. O, jest Don, Pow. Don. A Don, aha, że zrobić z Don. No nie wiem, a kto mówił? No to był ten, Tom-san. Aha, jeżeli masz to zrobić, to z Don. No właśnie. Chodzi o... No to jest to po japońsku, nie? Że jak się mówi do nas, że tak, wiesz, z mocą, tak? Nie? Tak wiesz. Tak, to było wyjaśnione. To pewnie to jest właśnie a propos tego. No. O, co to spadło z niego? Jakiś strzał? O Boże, jakie pytania. Jakie? Znaczy to pytania do widzów bardziej jest. Kogo wolicie, nieśmiałego Derivia czy męskiego Wolgara? O Boże. To odpowiedź zostawiam wam, no nie możemy za was odpowiedzieć. Weź, jakie dziwne. Ale w sumie... Nie obrażający nikogo i wiesz, fajne potem. Mało widzę, ktoś to dobrze komentuje. Komentarz, joho! No, dobrze. Bardzo dobrze, że się pojawiają takie komentarze. Ciekawe jestem, czy na końcu będziemy bardziej z jakimś bossem, chyba tak. O, tu jest już. Co, już jest? A, Kaku. King Kaku. Jezu, ale według mnie ta postać była trochę na siłę zrobiona, żrafa. No w ogóle te postacie... Ale ten Echiro zawsze wychodzi jakąś opodną ręką z tego. Tak, ale nie, postacie w sumie, bo sobie z tej sagi nie byli jakiś super ekstra. No. Znaczy saga, nie, saga bardzo dobra. O. W ogóle tak... Co? Część tego? Jest. O, czekaj. Aha. Dopiero teraz się filmik włączył? To jest nos. No tak, wiem, że jest nos. A co chodzi? Nos żyrafy. Kichnął. Nie, to jest taki opening. Aha, że on się dopiero pojawia niby. Tak, niby. To jest takie zbugowane. Walczę, a dopiero wtedy zaskoczyło. Brok, czy mogę zobaczyć twoje majtki? Brok, nie mam majtek z trupem. No właśnie. Jo-ho-ho-ho. No właśnie, że to jest zmartwy. No, że ona głupie szas było, że nami go zdzieliła i widać było właśnie miał guza i wychodzi mi mięso, mimo tego, że jestem trupem. No, pies. O, pieso. Jakoś, a panie, to jest klucz, rzucę. No. Nie chcę mi pizdu. Nie chcę. Czemu pyta się Turpata taki dziwny, jak największy jego sekret? No bo skoro to jest sekret, on to wam nie wyjawi raczej. Jaki jest największy sekret? Chyba to, że tak naprawdę nie lubisz Naruto. To jest sekret. Nagrywasz to wszystko, robisz na siłę. Nie jestem rudy, tylko się farbuję. Albo że nie. I potem robię filmiki, że niby narzekam, że jestem rudy. No. Czy miałem zamiarze zrobić to, ale to się farbuję. Nie wiem, jaki jest ten sekret. Turpat nie ma przed nami sekretu, spokojnie, to jest bardzo dobry widm tego. YouTube. Nie, jeżeli miałbym jakiś sekret, to bym go na pewno nie zdradził w tym. No właśnie. Bez sensu. Dobra, się nazywa ten ziomek. Nie pamiętałem jego imienia, szczerze mówiąc. A, ktoś się mówi o ostatnim Q&A, chyba że powiedziałeś, że na twoim ulubionym imieniu był Death Note, a myśleli, że Dragon Ball. No, tu się pomylili. Dragon Ball był... Jest Shonenowym tysięcem. No właśnie, a Death Note to jest taki... A Death Note to jest takie normalne anime. A nie właśnie. Jeśli chodzi o Shonena, to jak najbardziej Dragon Ball. O, fuck, ja rozpadnę, czekaj, muszę znaleźć mięsko. Da się upaść w ogóle w tej grze? No, to jest dobre. Super. O kurde, bueno. Już nie żyje. No właśnie. No właśnie to jest problem w tym wszystkim. W tym, że ta misja jest dość trudna. Franki, super! Gdzie jest mięsko?
Dalej, bo chyba zjadłeś przed Żomiącka już. No właśnie, bez sensu to. O kurde, patrzcie, jak się mi powiesz. Zobacz mięsko. Mi się nami idzie, mi trzeba mięsko od głowy. Będę sobie jadł. No weź, leśmy. Ty, no nie wiem, gdzie to może być. Harlem Defeat CP9, chyba ja to przegram, pole. No. Mięsko. Dobra, bij ich może. Bitch, nie, no mam za się, tam stracę życie. Nie wiem, że mięsko. Jakie pytanko? Nie, śmieję się, bo Borok nic nie widzę, zapomniałem, że nie mam, że nie mam oczu. Jo-ho-ho-ho. Jo-ho-ho-ho. O, nami. Nami, come on. Nami szłan. Nami szłan. Czekaj, a ty nie miałeś jeszcze tego Bingsu no Sake? Nie miałeś? Nie, nie miałem. Będziesz miał. Czemu nie miałem? Nie chcę ci pomagać. Bo... O, tu. Mission failed. Ale kurde. SP. I znowu. Spirit Shield. Dobra, trudno, idę. We failed. Zaraz, chyba żebyśmy nie przegrali przypadkiem gry? Victory condition change. O, tu było życie. No teraz się chyba pojawiło, co mi się podejrzewa. Dobra. Luci. Nie, najpierw załatwię. A nie zginął, nie zginął ci jakiś ten? No nie wchodzi mi to. Znaczy ten to jakiś Franki, super. O kurde. Możliwe. Pytanie, czy będzie jakiś szybki Dragon Ball? No chyba już nie. Nie, już jest za późno. Już trochę... Jakbym miał robić Dragon Ball, to bym go wcześniej właśnie nagrał. O, nie powiedział. Tak? Błeno się zdenerwował. Ma tego. Zmarszczka na głowie. O, coś się filmik. Ten się pojawia dopiero. Pierwszego pokazu. Nie, to jest Luci. No Luci. Pojawił się. No, czy szybki. Jakiś niedorobiony ten Luci jest w tej grze. Nie, dobrze tu jest zrobione, są takie. No ale tu jak tego taki. O, dziwny tak trochę. Nie pasuje taki. Ma taki trochę zbyt płaski rej, nie? No właśnie. Tego właśnie nie pasuje. Ty, są Mikołajki dzisiaj? 5 czy 6? 6 są Mikołajki. No właśnie. Bo ale za 3 godziny będzie 6, tak? Dzisiaj jest 5? No tak, tak. Myślałem właśnie nie byłem pewien. A to jutro rano się wstaje i są prezenty od Mikołaja. Aha, fajnie było. Weź to drużynowy atak może z tego. Nie mam drużynowego. No z tym, tam już był Luffy. Ale nie chce mi się, bo to jest zbyt dużo robota. Ja chcę wygrać. Don. Dobra, Luci. No zaraz go rozwalę. Może Luffy mi pomoże. Faktycznie. Może trzeba, nie no, mówiłeś już nieraz, czemu nie lubisz Sasuke. Nie będę powtarzał. No właśnie. Czemu nie lubisz Kiby, też mówiłeś? No znaczy, może dlatego, śmierdzi że... psem? No właśnie, śmierdzi psem i ten, i nosi pieczaseczka w kieszeni. No i jachu. On jeszcze robi, no, szczające ataki z tym. No, akcja tak, śmierdzi psem to jest... Właśnie. Główna ta... Jest jachu! Załatwi się moją ostateczną technikę. O, no nie, uspokój się. Dobra, Luci. Szynę! Tak, chyba go mijam. Piękny. Patrz, ominąłem go. Na kto? Trafiłem. Za. Zginąłby już wtedy? Tak. No dobra. Nie, w sumie on już ginie. Bo on nie ma jakiś, nie jest taki super potężny. Znaczy jest dobry w ataku, ale paznokciami do mnie strzela. Czego tam? Co? No Jezus Maria. Wszyscy chcieli się miałem paznokciami. No, a czym strzelał? No on używa tego, jak to się nazywa, no, tego takiego ataku ich, no nie? Zero kuszyki. Paznokci. No. Dobra. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Zginął, wygrałem. No, tak naprawdę to Brock. Jakieś ostateczne pytania, bo już kończymy? Nie, teraz mówiłem tylko, żebyś zagrał coś, albo... Nie, już jest za późno, jestem zmęczony. W sumie od 6 nagrywamy, więc 3 godzinki, nieźle. Na live. Wrzucimy to oczywiście wszystko na YouTube'a. Było tylko pytanie, czy była jakaś gra z Fairy Tail. Jest, ale na PSP. Fairy Tail na PSP. No Fairy Tail Portable Guild. Po japońsku, więc ciężko ogarnąć, chociaż z jakich projektów... Próbowałem, ale nie sprawiało mi przyjemności, wiesz nie znałem, tam się misje robi takie, nie? Aha. No to jak nie wiesz, o co chodzi w tej misji, no to trochę lipa. O, brek. O, i pytanie może trochę nieistotne, czy zamierzasz kupować Dragon Ball Battle of Z? Tak. No to jest oczywiste chyba. No oczywiste, ja muszę mieć wszystkie gry z Dragon Ball, no, chociaż nie mam Raging Blast 1, ale mam Raging Blast 2. O, to jest świetna postać. No. Johohohoho. No i dobra, ostatnie jakieś pytanie. Czy panujesz rozmowy z widzami na Skype'ie, TeamSpeak'u? Nie wiem. Na razie to było dziwne. Nic nie myślałeś o tym, no nie? No, nie myślałem. Pierwszy raz słyszę takie coś, taki pomysł. Zastanowiłbym się, ale na razie chyba raczej nie, no bo co to ma być? O czym miałbym... Nie, no właśnie, dziwne. Trochę, no nie, to byłby... Bym się czuł skrępowany, powiem wam. Turpan, miałeś w swoim życiu przerwę od anime. No, chyba teraz tak jakoś przystosowałeś anime, no nie? No, nie oglądam od dawna, powiem wam szczerze. Znaczy tak całkowicie to oglądam, nie? Ogólnie, ale nie tak jakoś maniakalnie.
No, nie to kiedyś, że kurczę siadało się, oglądało no, się kurczę 10 odcinków tak na noc po prostu do poduszki. Po prostu czasu brak, wiesz, widzicie, studia to trochę pożerasz czasu. Tak. Trzeba jednak mieć priorytety. Kolokwia, kolegia, te sprawy. Egzaminy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Dobra, to co? Kończymy, tak. Dzięki. Późno jest, i tak był długi live. Długi był live, do zobaczenia na YouTubie, to będzie oczywiście, jeżeli ktoś przegapił, to będzie mógł tam sobie nadrobić i... Dzięki wam wszystkim za przybycie. Cieszę się, że byliście tak liczni. Dziękuję Fuzionkowi za adminowanie oczywiście. Dziękuję Wolfgarowi za czytanie mi komentarzy i pomaganie mi w live. Proszę bardzo. Prowadzenie. Nie sądziłem, że się tak rozgada, kurczę. A proszę, kurczę, pierwszy raz i już gwiazda, no tak, nie? Tak, gwiazda. Może pobije popularnością Derivilla. A tymczasem... No, znaczy, że nauczycie grać Naruto i w ogóle. No, to już wystarczy, nie? Tak. Okej, to dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. No i do następnego live'a, jeżeli będzie. Może będzie. Na razie. I cześć. Cześć. Jo. Musiałem.